Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony, dzień dobry, dobry wieczór, namaste. 29 mentoring ze mną dotyczy utraty przyjaciół. Dlaczego gdy jest nam źle, cierpimy na depresję, żyjemy mało świadomie, to mamy tych przyjaciół więcej, a gdy zmienia się nasza sytuacja życiowa na lepszą, to wtedy ci przyjaciele znikają. Bardzo piękne pytanie. Idealne pytanie na mentoring, czyli Twoja droga do mistrzostwa pod moją opieką, z moimi wskazówkami i przesłaniami. Ponieważ odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka jednoznaczna, można by było odpowiedzieć w ten sposób: zmieniamy się, czyli automatycznie zmienia się nasze pole energetyczne, więc odchodzi, odpada wszystko to, co do nas nie pasuje, i robi miejsce na to nowe. Ale. Tutaj mamy dużo, dużo głębszy sens. Zaczynajmy więc. Na pewno było Ci dane to przeżyć, że zmienia się Twoja sytuacja życiowa, na przykład na lepszą, ponieważ jeżeli jesteś ze mną od dłuższego czasu, no to wiadomo, że bierzesz udział w ceremoniach, może bierzesz udział właśnie tutaj w mentoringu, zmieniasz się i wzrastasz gdy wzrasta Twoja świadomość to automatycznie polepsza się sytuacja życiowa może jeszcze nie jest idealnie ponieważ wcale nie jest tak łatwo um, jednym pstryknięciem palców zbudować całe królestwo czy swój nowy wizerunek, nową osobowość czy zrealizować wizję życia ale gdy popatrzysz na to z perspektywy to widzisz tą poprawę i wiele osób z nas doświadczyło tego, że ci starzy znajomi, ci starzy przyjaciele nagle odchodzą, i pojawia się pustka. Pojawia się takie odczucie: No jak to? Przecież jest mi teraz lepiej, lepiej mi się powodzi, mam lepszy obraz siebie, zdrowie się odżywiam, w jakiś sposób realizuję swoje marzenia i swoje pragnienia, i dlaczego nagle ci ludzie odeszli? No pierwszą podstawową przyczyną jest to, że zmienia się Twoja wibracja, więc automatycznie nie pasują już do Ciebie starzy znajomi. I to jest całkiem normalny proces, który każdy z nas przechodzi, każdy z nas. I to jest proces bardzo pozytywny, bo mimo tego, że odczuwamy utratę tych ludzi jako utratę czegoś, co jest dla nas znane, co może. Było naszą treścią naszego życia przez ostatnie lata, no to w pierwszym odczuciu jest to takie: ojejku, jak to, to nagle zostaje sama, zostaje sam. Ale to jest bardzo, bardzo pozytywne, ponieważ zostało przeprowadzone tysiące badań, i opierając się na tych badaniach, została stworzona teoria, że te pięć najbliższych ci osób pokazuje, czy idziesz we właściwym kierunku. Czyli pięć osób, twoich najbliższych ci osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, to mogą być osoby, z którymi spotykasz się codziennie, to mogą być osoby, które po prostu oglądasz, czytasz ich książki, słuchasz to te pięć osób definiuje ciebie. Czyli, jeżeli chcemy zmienić nasze warunki życiowe, jeżeli chcemy sami siebie zmienić, jeżeli chcemy zmienić miejsce zamieszkania, to musimy otaczać się energią. Takich pięciu osób, które są zgodne z tym, kim chcemy się stać. Jeżeli jednak w nas następuje przemiana, a my nadal będziemy mieć otoczenie takie negatywne, to to negatywne otoczenie będzie nas ciągało w dół. Czyli